Wiewiórki i bobry, dzień dobry, dzień dobry. Słuchajcie, tutaj Was brodacz, czyli ja, Robert, z kanału Bo Lubię Robić Zdjęcia i dzisiaj będzie taki troszkę inny materiał. Już jeden taki robiliśmy, ale moi drodzy, ostatnio muszę Wam powiedzieć, że... Znaczy, sami dobrze wiecie, że zajmujemy się też telerystyką i hodowlą głównie modliszek. Pająki też, ale one sobie dojrzewają, niech tam sobie dojrzewają. I hodujemy modliszki. I udało nam się ostatnio dopuścić, jakieś 6 tygodni temu, modliszkę storczykową. Przepiękna modliszka z Tajlandii, Birmy, ogólnie z lasów deszczowych Azji. I dała nam piękną ootekę, z której teraz wyszły waluszki. To jest bardzo fajne, słuchajcie, gdy na hodowli się dzieją takie sukcesy. Dała nam dużą ootekę i troszkę maluszków, ale to nie jest ten kanał. Słuchajcie, modliszka storczykowa jest tak specyficznym gatunkiem, że jest duży dymorfizm płciowy, ale o tym będziemy mówić na naszym kanale, na pajęczaki z naszej paki. Jest takim fajnym zjawiskiem, że jak ona jest mała, to jest taki diabełek, czarno-czerwony diabełek. Potem się zmienia, ona jest jasna, może przejść w róże i zupełnie na końcu wygląda jak duża biała modlicha z brązowo-czarnymi elementami. Dobrze, to tak na wstępie powiedziałem. I ostatnio, słuchajcie, jak nam wyszły te modliszki, to postanowiłem, że jak zwykle odpalę mojego soniacza z Minolta 50 mm makro, obiektyw 2.8 i no musiałem zrobić i pokazać Wam, jak wygląda ta mała modliszka. Pewnie tutaj gdzieś się wyświetla krótki filmik, jak ona wygląda. W całości takie malutkie, to słuchajcie, to ma 5 mm, no coś koło tego, pół centymetra będzie miało, takie malutkie jest. A jak robię filmiki, jak robię zdjęcia makro, już są na moim kanale, zapraszam serdecznie, teraz się Wam pewnie wyświetlą te filmy. Zapraszam do obejrzenia, sprawdzenia. Słuchajcie, to nie jest drogi sprzęt, którym robię. To jest Sony Alpha 37, 16-megapikselowy aparat o matrycy APS-C, czyli nie jest to pełna klatka, i obiektyw Koniki Minolty 50 mm ze światłem 2.8 i makro 1:1. Jak dobrze traficie teraz, to poniżej 1000 spokojnie sobie to kupicie. Dlatego polecam bardzo serdecznie, obejrzyjcie filmiki i róbcie zdjęcia. A róbcie zdjęcia, jeśli nie możecie wychodzić z domu, tak jak ja, na krajobrazy, to róbcie w domu sobie makro. Pomysłów jest wiele, modeli jest wiele i tak dalej. Dobrze, ale w dzisiejszym odcinku zajmiemy się obróbką tego zdjęcia. Pierwsza zasada, moi mili, to jest to, że jeżeli zrobicie dobrze zdjęcie, dobrze je naświetlicie, to obróbka zajmie Wam naprawdę parę minut, nie więcej, bo o to chodzi. Aha, słuchajcie, używam lampy błyskowej wbudowanej w aparat, do tego blenda z AliExpress za 4,50, chyba coś takiego. Zresztą też tłumaczę to na filmach, tu gdzieś się też pojawiają odnośniki. To co, moi mili? Tyle tytułem wstępu, dosyć długi ten tytuł wstępu, bo prawie 4 minuty, ale dobrze. Przejdźmy zatem do obróbki naszej kochanej Hymenoptys coronatus, czyli modliszki storczykowej. Dobrze, słuchajcie, ja włączę sobie nagrywanie. Dobrze, nagrywanie poszło. Ok. Zatem, jak widzicie, mamy zdjęcie, słuchajcie, ja wezmę pióro, bo piórem mi się bardzo dobrze pracuje. Mamy zdjęcie naszej modliszki storczykowej, moi drodzy. Widzicie, zrobiłem parę ujęć. Też mi się podoba, to chyba zostawię sobie do konkursu, który tak robimy, będzie można wygrać właśnie taką modliszkę. No, tanie nie są, ale nie są też dosyć popularne i nie powiem, że są łatwe w obsłudze i w hodowli. Musicie poczytać. A przy okazji, słuchajcie, takie halo mi wyszło, ale o tym kiedy indziej, nieważne, ja też to sobie zgrałem. Więc teraz tak, jak widzicie tu na tym zdjęciu, ja byłem wczoraj na nieudanej wyprawie, by robić sobie fotografię Drogi Mlecznej. Niestety wszystko się zachmurzyło totalnie.
No tak to jest niestety. No i ustawiłem palac bieli na 4000 kelwinów, no i dlatego wyszło tak, jak jest. Pierwsze, co musimy zrobić, nie przejmujcie się tymi plamami. To są plamy matrycy, trzeba je wyczyścić. Mogę również krótki filmik albo shorta, jak to robię. Wchodzimy w Basic. Ja zawsze, jeśli robię makro małym elementom, ustawiam na Adobe Portrait. On już delikatnie teraz dopasował sobie te kontrasty i tak dalej. I teraz tu macie balans bieli, zobaczcie. Możemy sobie ustawić pipetą, zaznaczając jakiś tutaj punkt, ale ja tego nie robię. Ja od razu ustawiam na flash, czyli lampę błyskową. Widzicie, od razu kolorystycznie mi wszystko dopasowało, tak jak mówię, gdyż mam czarne tło, lampa błyskowa była dosyć blisko, dosyć mały egzemplarz tego stworzenia i jak widzicie, bardzo fajnie poszło. Takie naturalne kolory, jakbyś dał od lampy. I tak ona wygląda, słuchajcie. Tak wygląda ten mały szkram, słuchajcie. Jest czerwono-czarny. One jak wychodzą, miałem okazję zobaczyć. Byłem w domu wtedy, jak wychodziły. One nóżki mają na początku całe białe i nagle się robią czarne. Chityna, moi drodzy. Chityna twardnieje, zmienia kolor i tak dalej. To są stawonogi i tak ma być. Jak widzicie, pierwsze co robię, ustawiam na flash. I teraz tak. To jest duży format. Mogę ustawić od razu sobie w aparacie na kwadrat albo mniejszy format, 3/4 i tak dalej, ale zostawiam sobie tak, zawsze mam jakieś pole do popisu, żeby to wyciąć. I teraz słuchajcie, jak widzicie, gałąź jest tutaj dosyć krzywa. Pierwsze co ja robię przy takich fotografiach, to prostuję sobie. Wchodzę tutaj w tą zakładkę prostowanie i tu mamy liniałkę. Możemy to zrobić w ten sposób, tutaj przesuwając, zobaczcie, tak, i ona nam się będzie przesuwać, ale moi drodzy, jak weźmiemy ten przyrząd i zaznaczymy sobie od jednego miejsca do drugiego miejsca tą krzywiznę, zobaczcie, elegancko nam wszystko dopasował, wyprostował. I teraz zmniejszymy sobie coś, to zdjęcie, o, troszkę taki ciaśniejszy kat sobie zrobimy. Słuchajcie, te 16 megapikseli naprawdę to jest dużo. Ona się patrzy w tą stronę. Dlatego, moi drodzy, jak widzicie, przestawiam ją delikatnie na prawo, bo patrzy się w lewo. Zmniejszmy jeszcze sobie troszkę to. O. Jak na moje, moi drodzy, jest elegancko. Pokażę Wam przed i pokażę Wam po. To są na razie dwie czynności tylko, nic więcej. Teraz podstawowe rzeczy, co musimy zrobić. Mówię, plamami się nie przejmujcie. Totalnie się plamami na razie nie przejmujcie. Pierwsze, co muszę zrobić, widzicie, jest bardzo mocno naświetlone. Tutaj macie histogram. Czerni jest, znaczy shadows, czyli w cieniach jest dosyć dużo, ale nie ma też w jasnościach. Oczywiście te białe plamy pokazują, gdzie nam przechodzi. Z tym, że możemy troszkę sobie zmniejszyć ekspozycję. Dlatego sobie ją, widzicie, damy tak. O, jak na moje jest ok, minus 70 przy lampie błyskowej. Ja nie ustawiam lamp błyskowych, nie bawię się w żadne tam super ekstra lampy błyskowe. Kontrastu, owszem, ja zawsze do fotografii makro dodaję troszkę kontrastu. Tak na piątkę sobie przejdziemy i jest ok, zobaczcie. A i przede wszystkim tu ona ma oczka, ona się patrzyła w tą stronę i żeby ustawić mniej więcej osość na oczy, albo na środku modliszki, żeby było wiadomo, to oko będzie rozmyte, ale drugie jest ok, jak na moje jest bardzo. W fotografii makro chcemy pokazać cały ten moment. Trochę niefortunnie się ustawiły jej te czułki, ale dobrze, zostawmy to, to jest natura, nie będziemy tego zmieniać. I teraz zobaczcie, mamy te plamy tutaj, tak, na odwłoku. To są highlighty, czyli przepalenia. Delikatne przepalenia, bo to są elementy, które naprawdę odbiły się z jej hitynowego stworzonka. I teraz czekajcie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Prawdopodobnie to będzie samica. Ale Prodel 3 można w inny sposób seksować. Na razie zostawmy. Patrzcie, ściągniemy. Highlight. Możemy nawet je sporo ściągnąć. Tak do 40. I bieli ściągniemy. Jest ok. Zobaczcie, czerwień taka została. Jak ustawiliśmy balans bieli na flash, to one tam takiego koloru. One nie są aż tak bardzo czerwone, są takie pomarańczowo-czerwone. Sami widzicie, że w odwłoku tutaj narządy wewnętrzne jeszcze są takie dosyć widoczne i tam są czerwienie, a reszta jest ten. I zobaczcie, i nie mamy. Jeszcze patrzcie, mamy tutaj w czerniach. Mamy
Smoliste czerny tak zwane. Możemy wcisnąć sobie przycisk Alt. Zobaczcie, tutaj pojawił się Alt i z czerni ściągniemy sobie trochę, widzicie? Jak zniknie, możemy puścić i jest OK. Nie ma żadnej różnicy. Tło się nam troszkę pojaśniło, ale zajmiemy się winietowaniem. Nie, przy tej modliszce akurat nie chciałem, żeby to tło było całkowicie czarne, gdyż ona ma te czarne końcówki i chciałem, żeby ona się wyróżniała. W taki sposób chciałem to zrobić. Zatem przejdźmy dalej. Wibracji, saturacji. Staram się nie ruszać, ale tu widzę, że on troszkę zeszło jej, jak podniosłem czernie z kolorów. Zatem dodam, no tyci saturację tak na 10, widzicie? OK. I to zostawiam tak, jak ma być. Teraz, jak już to przycięliśmy i tak dalej, wyrównujemy, znaczy dodajemy korekcję obiektywu. O, usuwamy aberrację chromatyczną, on powinien sobie dobrze poradzić i ustawiamy profil naszej obiektywu. I to jest Minolta. Tu mamy Minoltę, zobaczcie, ona 58 mm Rokora nam dodała, ale tak F1.4, 50 mm MD, F2 i tak dalej. Dobrze. Jak sobie zaznaczymy na przykład Sony? Widzicie, Sony 50 mm F2.8 makro. I ja to zostawiam. Mi to pasuje, ten kolor i tak dalej, więc jest OK. Dobrze, jak widzicie, ona jest troszkę taka przymdlona. Zatem, moi mili, wchodzimy oczywiście w krzywe i troszkę podniesiemy. W bielach, znaczy patrzcie, krzywe od tej strony są biele, potem są cienie i na końcu są czernie. Jak sobie tutaj podniesiemy delikatnie, widzicie, one nie wypalają nam te biele, które zlikwidowaliśmy. Cienie zostawimy tak jak są, ale za to bardziej przy czerni sobie ściemnimy. Zobaczcie, ona tak naprawdę wygląda. Ona tak naprawdę wygląda. I tak ją sobie zostawmy. Możemy troszkę podnieść czerni, żeby nie były takie jaskrawe, tak delikatnie. OK. I tak to zostawmy. Dobrze. Moim zdaniem przy podstawowej obróbce tyle nam wystarczy. Teraz widzicie, jak obrobiliśmy trochę to zdjęcie, to te plamy nam prawie całe zniknęły. Ale jeśli chcecie je usuwać, tutaj mamy takie narzędzie, jak usuwanie plamek. Klikamy w to, zaznaczamy. On nam dopasowuje fragment. Możemy to sobie przesunąć oczywiście, jak chcemy, tak? Ale elegancko nam to dopasował i nie ma tej plamki. Gdzieś tu były jeszcze plamki, widziałem. Mam je na aparacie. Muszę dać do czyszczenia albo sam to zrobię. Zobaczymy, moi drodzy. I to by było wszystko. Teraz jeszcze używam parę masek. Maski mamy tutaj. Możemy zaznaczyć obiekt. Nie zawsze dobrze sobie z tym poradzi. Raczej omijam tą opcję przy makrofotografii, jeśli chodzi o Select Sky. Bardzo dobrze sobie radzi, ale to przy krajobrazie. I teraz tak. Pierwsze co robię, to dodaję liniowy gradient na elemencie, na którym ona stoi. Widzicie, tutaj uciąłem jej te nóżki. No niestety, byłem tak blisko, że tego nie zauważyłem. A to są żywotne stworzenia, naprawdę one rzadko stają i zatrzymują się, przepraszam, na miejscu i tak już mają. Słuchajcie, dodam sobie gradient, on nam się przesuwa, widzicie, jak przytrzymamy klawisz Shift, to elegancko nam idzie w równo, do góry, tak jak chcemy, nie przekrzywia nam się. Pierwsze co robię, to zdejmuję ekspozycję. Słuchajcie, ja się tego tak sam nauczyłem. Widzicie, jak zdejmiemy ekspozycję, jak się ładnie wyrównał ten kolor do naszej modliszki. Następną maską, którą chcę zrobić, to zaznaczam właśnie naszą kochaną modliszkę, ale robię to gradientem okrągłym. Zaznaczam ją sobie w ten sposób, mniej więcej dopasowuję ją tak, jak ona jest w swoim ciele i teraz musimy to zrobić bardzo delikatnie, słuchajcie. Podniesiemy jej saturację, tak do 5. O, wystarczy. I tutaj, jeśli pracuję już na tym naszym kochanym obiekcie, czyli naszej modliszce starczykowej w stadium L1, czyli bardzo młodziutkiej, tutaj dostaję delikatnie
teksturę. Tak na 10 max. I to zostawiam, słuchajcie, ekspozycji. Troszkę podnoszę. Bo jak damy za dużo, zobaczy, taka plama nam zostanie, nie? Ale tak zjedziemy sobie tak gdzieś na 0,4, ona już jest takim fajnym, fajnym poblasku i tak dalej. I tak mi się to podoba. I ostatnią rzeczą, którą tu zrobimy, słuchajcie, na przedostatnią, jest jeszcze jedna maska. Jak wiecie dobrze, ja lubię bokeh. Zaznaczamy oczywiście maskę okrągłą, gradient okrągły, przytrzymujemy klawisz Ctrl i klikamy dwukrotnie na środku. Zobaczcie, i nam ładnie zaznaczamy na całym obrazku gradient. I teraz musimy go odwrócić. I zobaczcie, czerwone pokazuje nam, gdzie pracujemy. Jak odwrócimy ją, to na środku pracujemy, a jak z powrotem jest odwrócone, to pracujemy na zewnątrz. Tu oczywiście ściągam ekspozycję. I to tak nawet minus 0,8. Widzicie? Jak na moje to zdjęcie nie wymaga nic więcej. Zamykamy maski. Jedynie bym popracował troszkę na ostrości. Czyli detaling. Zobaczcie, on nam tutaj fajnie zaznacza ten element, który tu widzimy. I teraz tak. To było robione na ISO 200, na soniaczu, więc nie ściągamy szumów, chociaż troszkę możemy ściągnąć. Wciskamy klawisz Alt i ściągamy tak do 20. Widzicie? Tak nam ładnie, delikatnie odszumił, ale zostawmy tak. Naprawdę to nie ma dużych szumów, naprawdę na tym starym aparacie do ISO 1600 można pracować bez żadnego problemu. Moi drodzy, ostrość. Widzicie, on, jak zaznaczamy ostrość, tą maskę, możemy ją wyłączyć i włączyć. Zobaczcie, jak to wygląda. I ja zawsze robię tak, że z Altem, on nam się zaraz na szary zmieni, dodaję gdzieś tak ostrość na 60, gdzieś tak mniej więcej w połowie tej skali. Z Altem przytrzymanym promień naszej maski, zobaczcie, gdzie jak zwiększymy promień, to nam się zwiększa. Jak zmniejszymy promień, ja chcę tylko naprawdę na takich małych elementach. Zostawmy sobie na 0,7. Detalu dodamy, odejmujemy, zobaczcie, teraz jest praktycznie nic nie dodane. Z Altem jak przytrzymamy, to widzimy to w tak zwanym filtrze high pass. I teraz jest ok, zobaczcie. Widzicie? Ona jest dosyć ostra, ale jest taka opcja tutaj jak maskowanie. Przytrzymamy Alt i zobaczcie, jak przesunę, to wybieram sobie, które elementy mają być ostre. Jeśli zostawimy tak na 75 maskowanie, zobaczcie, te elementy tutaj zostały wybrane, które oczywiście nam się tu podniosły, te highlighty, ale ok, tym się nie przejmujmy, to naprawdę ma tak wyglądać, jak jest teraz. Moim zdaniem, moi drodzy, to by było na tyle, jeśli chodzi o obróbkę tego zdjęcia. Naprawdę, powiem wam tak, moi drodzy, przejdę do myszki. Powiem wam tak, moi, skończyliśmy nagrywanie, ok. Powiem wam tak, moi drodzy, wiem, powtarzam się. Chcę coś powiedzieć, czasami jest tak, że nie potrafię tego powiedzieć. Zasada jest prosta. Im lepiej przygotujecie się do sesji zdjęciowej naszych modliszek, na przykład jak tutaj, im bardziej dopasujecie wszystkie walory, czyli wiadomo, obiektyw makro, lampa błyskowa, jakiś dyfuzor i tak dalej. I jeśli zrobicie to zdjęcie tak jak chcecie, tak, tak naświetlaniem i tak dalej, będziecie musieli, mogli mało pracować w programie graficznym, waszym ulubionym oczywiście. Co przyczyni się to, że starajmy się robić jak najlepsze zdjęcia od razu w aparacie. Nie zawsze to wychodzi, ja to rozumiem. I czasami nasza ingerencja jest potrzebna. Ale nie bawmy się w jakieś postprodukcje typu sztuczna inteligencja, AI jakieś, bo to wygląda teraz strasznie, co to się robi. I powiem wam tak, sztuczna inteligencja nie, na razie nie pokona fotografii klasycznej, czyli taką, jaką my robimy, bo od razu widać, że to jest sztuczna inteligencja, więc po co się z tym męczyć, nie? Dobrze, to był krótki filmik. Jeśli wam się podobają takie tutoriale,
to ja, Wasz Brodacz, tak, zapraszam Was do subskrypcji tego kanału, polubienia tego filmu, jeśli Wam się podobał, dotrwaliście do tej pory. I mam nadzieję, że spotkamy się tym razem już przy obróbce Drogi Mlecznej. Bo nie wiem, kiedy ten film wrzucę. Dlatego z brodatym pozdrowieniem żegnam Was. Do następnego. Bez odbioru.